Prezydent Wałbrzycha Roman Szałamej chce opracowania koncepcji, która pozwoli na wykorzystanie pokopalnianych źródeł wody do celów spożywczych. Koncepcja jest podyktowana potrzebą zwiększenia ilości wody do picia. Zasoby kurczą się i tylko pozyskanie nowych źródeł pozwoli na zaspokojenie zapotrzebowania na słodką wodę. Koncepcja jest podyktowana koniecznością. Mamy w Polsce za mało wody słodkiej, za mało źródeł wody pitnej. Ten sam problem dotyka obszaru aglomeracji wałbrzyskiej, Wałbrzycha, gmin skupionych w Wałbrzyskim Związku Wodociągów i Kanalizacji. Ostatni rok suchy niezwykle był okresem ogromnych problemów z dostawą wody do Walimia, do Mieroszowa, Sokołowska, Mieroszowa, Głuszycy. Wałbrzych pozyskuje wodę ze źródła w Marciszowie. Zdaniem prezydenta Wałbrzycha nie ma takiej konieczności, skoro olbrzymie zasoby wodne mamy właściwie na miejscu. Gdyby koncepcję udało się zrealizować, nie trzeba byłoby transportować wody. Stoimy przed wyzwaniem na najbliższe lata pozyskania źródła wody. Wałbrzych do tej pory pozyskiwał tą wodę z dużych odległości, przede wszystkim z Marciszowa. Nadal będziemy pozyskiwać tamtą wodę, ale chcemy szukać źródeł tu i teraz bardziej nam dostępnych, bliższych. Takim źródłem jest ogromne morze wody, które znajduje się pod Wałbrzychem, wypełniające od kilkunastu lat po zamknięciu kopalń, wypełniające kilkusetletnie wyrobiska i ten poziom wody jest, czy też zasoby wody są ogromne, większe niż nasze wszelkie możliwe potrzeby. Oznacza to, że jeśli będziemy w stanie w sposób bardzo skuteczny i ekonomicznie uzasadniony pozyskiwać tą wodę, to te zasoby są praktycznie niezmierzone, bo one zbierają wodę z całej Niecki Wałbrzyskiej, która pozostaje naszym rezerwuarem na najbliższe dziesiątki, a może i 100 lat. Pierwszym problemem, jaki pojawia się, jest kwestia oczyszczenia pokopalnianej wody tak, by była ona zdatna do picia. Sztuka polega na tym, żeby tą wodę pozyskać, żeby ją przetworzyć tak, żeby była odpowiadała najwyższym standardom i we współpracy z różnymi grupami naukowców staramy się opracować metody technologicznie wykorzystania tej wody, która jest pod nami, a która w tych obecnych warunkach wypływa do pełcznicy i po prostu zasila pełcznicę, a później system wód powierzchniowych już w dorzeczu rzeki Odry. Chcemy tą wodę, naszą wodę, po prostu pozyskiwać dla celów spożywczych. Drugim problemem jest także opłacalność całego przedsięwzięcia. Pozyskanie i oczyszczenie wałbrzyskiej wody nie może być droższe niż jej transport. To musi być tańsze niż obecne źródło wody, bo pompować wodę możemy i z Marciszowa, i z innych źródeł. Chodzi o to, żeby to było tańsze i żeby ta woda była wodą jeszcze lepszą niż tą, którą pozyskujemy. A przede wszystkim ona jest. Zwracam uwagę, że jeśli nie nastąpi jakaś radykalna zmiana w ilości opadów tej zimy jeszcze i na wiosnę, będziemy mieli ogromny problem i ogromne wyzwanie z wodą w najbliższym sezonie letnim. Wody po prostu jest za mało. Wody opadów i wody zdatnej do spożycia. Jak twierdzi prezydent Wałbrzycha Roman Szałamej, pomysł jest jak najbardziej możliwy do zrealizowania. Źródłem wody w wielu krajach jest woda morska, która jest tak przetwarzana, by mogła służyć do celów spożywczych. Czystą wodę można pozyskać praktycznie z każdego źródła. Chodzi tylko o to, by było to rozwiązanie opłacalne.